Nie wiem, na ile metrów teraz wjechaliśmy, ale zdecydowanie zmieniło się powietrze. Jest chłodne. No i temperatura szybko spada. 11 stopni, już przed chwilą było tam 17 czy ileś. Na górze będzie 9 pewnie, albo z 11. Mogę wam opowiedzieć trochę o tracerku jeszcze. Powiem wam, że prowadzi się rewelacyjnie ten motocykl. Do takiej jazdy turystycznej, no to bajka. Jest fajny, nieszarpiący, stabilny. Dobrze pokonuje też takie bardzo ostre nawrotki. Zresztą widzicie, o, można śmiało zejść nim na kolano. O, wow, ciężarowy, aś mnie wystraszył. I to, co jest w nim najfajniejsze, to że jest taki stabilny i przewidywalny. Zupełnie inaczej niż to jest z MT9, czy nawet z poprzednim Tracerem 9, który i tak w tym trybie, powiedzmy, łagodnym, i tak był ostrzejszy, uważam, niż ten. Ten do turystyki jest przygotowany bardziej. No i właśnie to jest klucz całego programu. Dlaczego... Cześć, piąteczka brachu. Dlaczego nie chcę Tracera 9? To jest zbyt turystyczny. Po prostu. No. Brakuje mi w nim trochę pazura, takiego większego. Oczywiście pamiętajcie, że to z mojego punktu widzenia, no nie? Dla wielu osób ten pazur w nim będzie nawet za mocny, nie? I jestem w stanie to zrozumieć, oczywiście. Natomiast w moim mniemaniu i moim poglądzie na świat motocykli, to ten motocykl jest troszeczkę za łagodny dla mnie. I wolę jednak taki bardziej fun bike. Jeszcze nie dorosłem może do takiego turystyka. Nie mówię, że on jest zły, czy wolny, czy jakiś, bo jest szybszy niż naked w ogóle. Bo w naked bike'u jest inne przełożenie i prawdopodobnie będzie wolniejszy, ale tego jeszcze nie wiem, to dopiero sprawdzimy. No na pewno nie jest naked taki komfortowy jak ten motocykl, bo ten, jeśli chodzi o komfort podróżowania, to bajka, to jest, to po prostu jest niesamowite, jest tak niemęczący ten motocykl. W żadnym wypadku nie męczy was niczym, nie? Jedzie się tak wygodnie, uważam, że na przykład dużo wygodniej niż na takiej Tenerze 700, o, która też oferuje wspaniałe walory turystyczne, ale na szosie, na długie przeloty, to ten motocykl ma Tracer 9 dużo większe możliwości, bardziej do jazdy szybszej jakiejś takiej, do przeskoczenia, do wykładania po zakrętach, czy właśnie tego samego komfortu jazdy w takiej podstawowej konfiguracji. Zobaczcie, ten motocykl przecież mamy w standardzie, bez żadnych dodatków, jakichś szyb turystycznych czy takich rzeczy, to nic nie trzeba. On jest gotowy do podróżowania. Siadacie i jedziecie. Jedyne co, to wymieniłem gniazdko, zapalniczki na gniazdko USB w miejsce oryginału. No, Dolomity widać, więc to jest ten. To jest fantastyczne. I ten motocykl jest naprawdę turystyczny. Jak ktoś mi powie, jaki kupić motocykl turystyczny do podróżowania po Europie Zachodniej, po szosie, touring tak zwany, to jest motocykl dla niego. Naprawdę. I dla takiego nawet kogoś, kto przesiada się z jakiegoś sporta. Jakby dorósł już do turystyka, tak jak ja, gdzie no, latałem na torze wyścigowym motocyklami. Nigdy nie byłem wyścigowcem, to od razu wam mówię, żeby ktoś sobie źle nie pomyślał. Jeździłem na tor dla przyjemności i robiliśmy jakieś treningi, jakieś takie wolne, otwarte jazdy. Po prostu cieszyliśmy się torem. No i latanie supersportem było tam bardzo fajne i podobało mi się, ale dorastacie do innych rzeczy. Zaczynacie chcieć mieć trochę, dalej mieć możliwość poganiania ze sportami. Nie pasjonuje was już taka super szybkość, chociaż trudno powiedzieć, żeby na takim nekedzie, który jedzie tam 225 albo lepiej, żeby na nim było wolno, bo to i tak jest szybko, ale same sportowe zacięcie i jakiś taki, żeby pędem iść 250 na godzinę cały czas, to już nie. Ale to w ogóle to takim tracerem, jak jeżdżę nad morze w ogóle, jak jadę taką siódemką, to w odróżnieniu do Nekeda, to tutaj można sobie po prostu tyle jechać. Wyskakujecie na taką autostradę dwupasową i jedziecie cały czas 230, powiedzmy, zegarowe, nie? 230 do 250 i to jest
fantastico, nic więcej nie trzeba. Możecie sobie popierdzielać po prostu jak tym sportem, powiedzmy, ale jedziecie wygodnie, komfortowo, nie wieje, szybkę się podnosisz i możecie tak jechać przez wiele kilometrów. Może by tu coś wleciał? Takie ładne miejsce. Tam na górze pewnie już nie będzie tak ładnie jak tu. Drogę by nagrał trochę. No to 3,5 km tylko zostało. Tam na górze jest dłuższa prosta. Pojadę tam może, zobaczymy. Do Tracera jeszcze wrócimy, jeszcze wam poopowiadam. Za mną Paso Falzarago, tak się chyba to czyta. Tam jest główny skwerek, gdzie wszyscy stają, a za mną z tej strony piękne góry. Zaje fajne miejsce. Piękna trasa tak naprawdę, bo to miejsce, no dobra, jest zachwycający widok. Powiem, że nie ma. Jest, okej. Ja tutaj tak szybciutko, zaraz lecę dalej, chciałem was tylko na chwilę zabrać, chociaż pokazać ten widok, zrobić sobie zdjęcie. Oczywiście jest wczesna godzina, wczesna, mam na myśli 11, czy tam pół do 12, a i tak jest tutaj już bardzo dużo ludzi i pełno samochodów. Fajne miejsce. Lecę dalej, na następne paso. Będzie ich dzisiaj jeszcze trochę. Tutaj miałem być jeszcze wczoraj, według mojego planu. Siema chłopaki. Cieszę się, że jestem tu dzisiaj, a nie wczoraj. Wczoraj była brzydka pogoda. To raz. Dwa. Jedziemy na następną przełęcz. Valparola. Dwa. Kuźwa, tym wagonikiem tam jechać, ja pierdziu. Dwa, że byłoby już ciemno i bym nie zobaczył tego pięknego widoku. Ja pierdziu, jak ładnie. Uwielbiam góry i uwielbiam góry zwiedzać właśnie z tym widokiem. O, taki jaki mam przed sobą dzisiaj, czyli na motocyklu. Tam byliśmy na dole. Niesamowita góreczka. Oczywiście stanąłem na sekundę, na dwie i co? I zrobiła się godzina 11.13. Cholera. Na chwilę tylko przystanąć i po prostu czas tak leci, że masakra. W jednej chwili kurczę, dwa zdjęcia tu tam i już. Patrzycie, a tu już tyle czasu minęło. Mam w ogóle już zrobione 19 godzin na motocyklu podczas tej wycieczki alpejskiej. Kurde, zdjąłem rękawiczkę jedną, żeby nie musieć ściągać i po prostu robić zdjęcia łatwiej z telefonu i nagrywki. A tymczasem kurna zimno tutaj, 14 stopni, słonecznie, ale chłodne powietrze. Czuć, za mało włosów mam na rękach. Ja. No dobra, i pewnie tu wjadę i będzie też zajebisty widok, żeby sobie przystanąć i też wam coś nagrać. Tak? Tak będzie? I co? Następna przełęcz? Już? Tak blisko? Tak. Przełęcz Valparola. No nieźle. Cały czas te same góry, a widok trochę inny. O, tutaj te skałki, tak jak leżą, to powiem wam, troszeczkę wyglądają jak te w Czarnogórze, jak przejeżdżaliśmy. No, tak to wygląda troszeczkę, jak w Czarnogórze. Takie widoki, albo jak na, gdzie jeszcze? Na Sardynii, o. Na Sardynii też takie, takie widoki były, jak tu. Ło, ale ścięta ściana tam, po lewej. No dobra, zjeżdżam na foto. Niech się dzieje co chce, dosłownie kilometr stąd stałem, a zajeżdżam. A co? Nie obrazicie się, co? O, da się tu zrobić zdjęcie? Nie będzie widać, kurde, wszędzie samochody. Chyba, że tu sobie podjadę, o. O, jest miejscowa dla mnie. Ciężki wyjazd tutaj do góry, dlatego poczekam, aż przyjedzie samochód, bo będzie mi się tu trudno zatrzymać. Tu jest wolne. Dobra, o, jakoś przeskoczymy.
O, a tutaj takie piękne miejsce, parking, żeby sobie fotkę strzelić. Siema, chłopaki. No dobra, jedziemy dalej, bo jak będę tak stawać, to dzisiaj nie dojadę znowu. Będę jechał po nocy, a nie chce mi się. Przeskoczymy teraz na następną przełęcz i kolejne piękne miejsce. O Boże, jakie widoki, no po prostu chciałoby się tu znowu zatrzymać, żeby zrobić zdjęcie. No, no patrzcie na te chmury i góry. Bajecznie, tu na dole bajeczne jeziorko. Przed nami bajeczna dróżka i bajeczny widok. Ale tu ładnie, kurde frak. No i kurczę, co, 12:04 już jest, a ja jeszcze nie zrobiłem tej części trasy, którą miałem zaplanowaną na wczoraj jeszcze, no nie? Czyli to, co wam mówiłem, tam 40 km, a ja zrobiłem kawałeczek, jeszcze 19, więc połowę. No pięknie tu jest, no kurczę, po prostu przełęcz za przełęczą, chciałoby się za każdym razem stawać, ale będę już teraz przelecę troszeczkę trasy, bo mamy trochę do zrobienia, kilometrów, piąteczka brachu i po prostu, no wszędzie jest tu pięknie, nie? To te widoki po prostu tak zachwycają. Co tam, poopowiadam wam jeszcze o tracerku, bo jest to mój kompan na tej podróży, bardzo wdzięczny kompan, który pożera aż 4 litry paliwa na setkę, bardzo przyjemnie, takie spalanie, kurczę, szok, nie spodziewałem się, u nas jak jeżdżę, to pali raczej tak bliżej 6 niż 4. Jedźcie proszę, o, hejeczka, ła, jeszcze jeden, o, chłopaki z tych Niderlandów. Ciekawe, czy przyjechali tu na motocyklach, czy po prostu tak jak ja, na lawecie. Jak fajnie wszyscy sznureczkiem. Zobaczcie. Jakie motorki? Ducati, KTM. W ogóle powiem wam, że strasznie mało Yamahy widuję. Niesamowite. Czemu tak mało Yamahy widuję? Bo przecież, kurczę, takie wyniki sprzedażowe robi Yamaha, jeśli chodzi o sztuki, tyle się ich sprzedaje, a tutaj ich w ogóle nie widuję. Super Tenere jeszcze widziałem jakoś tam, jedną, dwie, trzy. Tracerów troszeczkę, ale Ducati, KTM-a i BM-ki to tutaj mnóstwo, niesamowicie dużo tego jeździ. Ja bym się bał akurat. Jeśli chodzi o te marki, to bym się trochę bał je użytkować. Może inaczej, bo to też takie źle powiedziane jest. Nie to, że bał, tylko że może bałbym się, że nie byłoby mnie na nią stać. O. Wiadomo, sam zakup motocykla to nie wszystko, trzeba go jeszcze utrzymać. No dobra. Wygląda na to, że możemy podzidować troszkę, jak tylko się tutaj droga zluźni, to pojedziemy. Chłopaki, widzę, nie na... nie naparci żarciem, tym żarciem, drogą. No, gdzie skręcisz? Tutaj skręcisz. Żarcie, właśnie, a żarcie, bo żarcie wyczułem i tak o żarcie sobie pomyślałem. Piona bracia, cześć. Ła, ale pięknie. Nie będę tu już stawać znowu. Jadę, kuźwa, bo nic tylko stawać co chwila, tutaj kilometrów do zrobienia. Na razie było 40, później zobaczę na MyRide ile to wyszło, ale teraz sobie troszeczkę polecimy.